starcie. Laura, boj! I mamy trzecią na podium. Pięknie. Szybko, Laura, dawaj. Brawo dla wszystkich, pięknie. I najlepsza, 8-miesięczna. Wspaniale. No dobrze, całe szczęście. Gdyby nie strażacy słuchajcie, to by było ciężko. Brawo! Nie ma problemu, upadł, tak nie upadł. Nie ma problemu, nic się nie stało. Nic się nie stało. I mamy! Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Mamy pierwszego, nie zagrożony. Malisz, chłopak nazwisko Malisz, znamy go z biegów. Pierwszy zawodnik. Zobaczmy drugiego. Jest drugi, a to walka, pierwsza walka, słuchajcie. Numer 38 jest z nami, słuchajcie. I 47. A tutaj patrz, patrz na tego, patrz, patrz, patrz. Jeszcze będzie go mijał, patrz, 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 jeszcze go mijał. Aż kurwał na tyle. Taki jazdy zrobię, no. Pięknie, Karol. Bardzo ładnie, chłopcy. Bardzo ładnie, o co chodzi, do końca walczymy, to mi się podobało. Tak trzeba, co nie musisz przebijać, bo masz widzę wodę, przepraszam cię. I kolejni zawodnicy biegną, zobaczcie, biegną, wspaniale. A ten jeszcze próbuje, a ten jeszcze, a ta chodziła. Chłopcy, jesteście wspaniali, potraficie walczyć do końca, mieliście na tyle siłę jeszcze. To też jest ważne, żeby tą siłę sobie zostawić. Takie czasy, słuchajcie. Ale jasne. Dziewczyna będzie jego koleżanką w grupie. Maria z Przedmieścia. Pięknie. Zobaczmy drugą zawodniczkę na podium. Patrycja. Pięknie, Patry. Elegancko. Najmniejsza podobiła. Do końca. I mamy trzecią. Kto to jest numer 40? Maja, tak? I Pawlika, czwórka, pięknie. Słuchajcie na spokojnie. 3, 2, 1, go! Brawo! Dzień dobry! Dzień dobry! Go! Alberta wystartowała w grupę najważniejszą! W ten sposób idą to robię, będą musiały! I będą musiały, słuchajcie, to trochę tutaj! Ale jeden się urwał! Gdzieś tam daleko, wysoko! Miejmy nadzieję, że spróbuję sobie! Ale jeszcze jest szansa, słuchajcie, jeszcze jest szansa! Zobaczmy, do tego poleciał, czy on poleci? Wiecie, co chodzi, podwozia na przykład. I lecimy w lewo, lecimy za zameczkiem, za pałacem, w tamtą stronę do parku. Biegamy. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Lekki pagórek, my biegamy na drogę szutrową. Po prawie. I biegniemy. Całość jest zabezpieczona pataśmami, nie skręcicie nigdzie. Biegniecie tam i tą dużą, szeroką polaną, powtarzam, tą szeroką polaną biegniecie do nas. Przez mostek, tam jest taśma. 3, 2, 1, start!
I w ten sposób Amelka wystartowała i tatuś mała zawodników sztafet 14. Nie zróbcie pałeczki albo butelki, bo będziecie szukać. I kolejna zmiana, ekipa dla Amelki, rodzina, pozbierali się, słuchajcie, ekipa dla Amelki jest z nami, można się napić tutaj wody oczywiście.